Dzień dobry, cześć. Adam Razik. Malowanie kroku po kroku. Oczywiście malowanie obrazów kroku po kroku. Bardzo serdecznie witam na kolejnym nagraniu. Dzisiaj będę malował trzecią część tematu las. A w zamyśle jest to temat, może powinna być to abstrakcja. Bardziej byłaby odpowiednia do takiego sposobu malowania, do którego będę chciał Was zachęcić. Te osoby, które zaczynają malować obrazy, ale te, które też już malują, dla takiego rozmalowania, dla takiego swobodnego operowania w mieszaniu barw, w tym, żeby doskonalić się w tym mieszaniu kolorów, żeby wiedzieć, jaki kolor z którego wynika. O tym wszystkim dowiecie się w tym odcinku. Zapraszam Was zatem bardzo, bardzo serdecznie. Na początku miałem w ogóle dzisiaj skrócić ten odcinek i będzie na pewno krótszy, tak sobie postanowiłem, że te odcinki moje są zbyt długie i pewnie niewielu z Was wytrzymuje i zresztą widzę po średniej oglądalności tych moich materiałów, dlatego, ale muszę się odnieść do jednej rzeczy. Nie będę tu wymieniał nazwiska osoby, która mnie do tego sprowokowała, po prostu powiem bardzo króciutko. Pojawił się taki komentarz, że kolor niebieski można uzyskać mieszając czerń i biel. Ręce padają, jeżeli się słyszy takie słowa, bo to tak jakby powiedzieć, że Ziemia jest płaska, a nie kulą, bo cała historia ludzkości i cały rozwój teorii barwy, teorii koloru, historii malarstwa zaprzecza tej tezie w ogóle absolutnie, już nie mówiąc o odkryciu Newtona i o rozszczepieniu światła w pryzmacie. Dlatego odniosę się bardzo króciutko na ten temat. To jest po prostu nieprawda. To jest nieprawda. Kolor niebieski jest kolorem podstawowym. Nie da się go namieszać z żadnych innych kolorów. Jeżeli ktoś podaje mi przykład, że można naprzymieszać jakiejś tam wybranej firmy kolor czerń kostną z bielą, tytanową, to po prostu jest wielki jeden absurd. Nie słuchajcie takich opinii, po prostu, no, po prostu ręce opadają. Oczywiście, jeszcze się podpierając tym, że gdzieś tam w internecie znalazł kogoś, kto taki kolor namieszał. Jeżeli mieszamy kolor biały i czarny, które są kolorami, kolor w ogóle czarny jest przez niektórych w ogóle nieuznawany za kolor, taki, jeżeli chodzi o mieszanie subtraktywnych barw. W mieszaniu addytywnym, czyli tym barw światła, to w ogóle nie ma czarnego, nie istnieje kolor czarny i z tym się zgodzę. Natomiast ja twierdzę, że kolor i był przez wielu malarzy używany już od wieków i też jest używany nadal, ale są całe szkoły, nie wiem, jeżeli na całą populację ludzi malujących, to pewnie 80-90% nie używa w ogóle czerni. To po pierwsze. Ale to nie jest rzecz najistotniejsza. Po prostu czerń i biel, te kolory neutralne, poza podstawowymi trzema kolorami, czyli żółtym, czerwonym i niebieskim, czerń i biel, czerń może służyć, jeżeli ktoś używa czerni, do przyciemniania koloru, biel do rozbielania. I jeżeli ktoś mi mówi, że można z czerni kostnej i bieli tytanowej uzyskać kolor niebieski, jakąś odmianę koloru niebieskiego, to mogę to tylko jedynie odnieść do i odesłać do producenta tych farb, bo nawet może bym zrobił Wam próbkę tego. Jeżeli namieszamy, mam tu w ogóle paletę już przygotowaną do malowania lasu, ale mam tutaj też biel i czerń. Jeżeli zmieszamy biel, dodamy odrobinę czerni, czy jakąkolwiek ilość, to popatrzcie, co się robi. Oczywiście robi się szarość. Każdy inny kolor na palecie, kiedy dodamy do niej bieli, rozjaśnia nam kolor. Rozjaśnia. Czyli jeżeli
autor tego mojego komentarza, który mnie tak wzburzył, a jednocześnie rozbawił, bo to świadczy o braku elementarnej wiedzy na temat koloru. Jeżeli pojawia się tam jakaś odmiana szaro-niebieska czy niebieskości jakiejś, to znaczy, że producent do farby dodał koloru niebieskiego, pigmentu niebieskiego. Jak mówiłem wam kiedyś w moich odcinkach na moim blogu, po prostu, że niektóre, że biały właśnie służy do tego do rozbierania. Aha, do tego wątku chciałem wrócić, że jeżeli w farbie, ja to znam, byłem niejednokrotnie przy produkcji farb, widziałem jak to się robi, mogę wam rozpoznać, nawet patrząc tylko na kolor na palecie, jaki jest jego skład mniej więcej, oceniając poprzez lata moich prób i doświadczeń, bo ja tu nie mówię o jakimś, ja mówię o swoich doświadczeniach z kolorem, ale też mówię o regułach panujących po prostu cywilizacyjnych. Po prostu czerń i biel to jest szary kolor, się uzyska całą skalę, w zależności od tego, ile tych bieli i czerni dodamy. A jeżeli do koloru, jeżeli tam czerń podana przez autora tego komentarza i do tego biel w jakichś proporcjach mieszając i wychodzi jakaś odmiana tam czegoś, co jest podobne do niebieskiego, to znaczy, że przy użyciu produkcji tej farby dodano pigmentu niebieskiego. Do tego się jeszcze chciałem odnieść, że jeżeli chodzi o samą budowę farby, skład farby, to też o tym wspominałem. Jeżeli jest użyte 60% pigmentu, 90%, nie rozróżnisz. Tak samo z czernią. Popatrzcie, jeżeli to jest czerń, to jest czerń, a to co to jest? Wygląda też jak czerń. I ten kolor, ale to jest... Ja maluję farbami firmy Renesans. Jeżeli dodam do niej bieli, proszę, odmiana, bo tu został użyty. To jest granat marynarski. Bo tu, wiecie, ile tu jest czerni w ogóle w tej odmianie tego koloru? Nie będę wam procentowo podawał, ale mógłbym to zrobić. To jest też odmiana szarości, jakaś niebieskawa. I tak właśnie, jeżeli każdy kolor, który chcecie, to też może jest dobry przykład, żeby wam tutaj poradzić. Jeżeli z każdej odmiany koloru, czy to barw podstawowych, czy to barw pochodnych, mówię teraz o barwach czystych, niczym nie łamanych, czyli żółta, niebieska, czerwona, plus zielona, fioletowa, i zielona, fioletowa i pomarańczowa. Te wszystkie, w zależności od proporcji, jakie są użyte przy barwach pochodnych, no bo wiadomo, podstawowe to jest jedyny kolor, chociaż to też mogę wam zdradzić tajemnicę, że producenci farb, jeżeli na przykład kolor podstawowy niebieski, czy ultramaryna, czy cyjan, czy na przykład, nie wiem, indygo, czy kobalt, jeżeli ci się nazywa i producent napisze niebieski, czy kobalt, cyjan, ultramaryna, to nie znaczy, że to jest tylko ten kolor niebieski. Bo w tym składzie tego koloru, to też jest moje odkrycie, zaskoczenie, kiedy tego się dowiedziałem lata temu, to po prostu, że produkcji farb, nawet kolorów podstawowych, używa się innych odcieni pigmentów. Jeżeli rozbarwienia w cmyku, czyli w tym rozbarwieniu drukarskim, tym systemie barwnym cmyk, nie mówię tu o barwach światła, tylko mówię o barwie, kolorach farby. Przy każdym rozbarwieniu barwnym możecie sobie takie próbki zrobić, jeżeli dysponujecie takim... W Photoshopie na przykład można to sobie takie zrobić. To zwróćcie uwagę, na przykład ultramaryna nie będzie miała w składzie tylko cyjanu, czyli niebieskiej odmiany plus magenty, która będzie miała właśnie, znaczy będzie na pewno cyjan, w tej nomenklaturze właśnie drukarskiej, w systemie barw cmyk, i będzie na pewno magenta. I plus będzie czerń. I plus będą, nawet może się zdarzyć tak, chociaż żółtej nie powinno tam być, ale w odmianie na przykład jakiejś ultramaryny tej zielonej na przykład, która też jest jakąś odmianą taką, w nazwie zieloną, ale odmianą niebieskawą, to już na pewno może się zdarzyć i żółty. Także jeżeli nawet chodzi o to, że
po prostu podstawowe kolory, są trzy. I te podstawowe kolory ogólnie się przyjęło. Nie można, no nie można z czerni i bieli namieszać po prostu niebieskiego koloru. Przepraszam, kończę ten wątek i poszczególne tam jeszcze autor tego komentarza dodał o tym, że można uzyskać na przykład zieleń, nie używając zieleni i niebieskiego. Chociaż nie wiem, też przykład mojego filmu. Mówiłem wam o tym, że zieleń na przykład można uzyskać mieszając czerń i żółty kolor, który przez malarzy, jednym z malarzy nie jest uznawany czerń za kolor, a czerń z żółtą odmianą, jak tu autor wspominał, że można uzyskać czerń z ochrą, właśnie taką pewnie czerń, która ma w sobie, to już nawet nie trzeba nawet niczego niebieskiego, bo tutaj akurat zieleń wyjdzie, mieszając czerń z żółtym, tak zwana odmiana kaki, czy wojskowa, militarna, czy jak tam inaczej nazywać tę odmianę koloru. Czyli po prostu są takie jakieś odmiany barw, które można z czernią uzyskać, ale to raczej przyciemnia kolor ten składowy, ten podstawowy, który tak w postaci na przykład żółtej, tak? No ale to już dlatego tę uwagą chciałem rozpocząć dzisiejsze nagranie. Dzisiaj będę kontynuował pracę nad moim lasem. W komentarzach też paru się znalazło, znaczy paru, bo nie było ich dużo, że powinienem więcej jakichś gałązek, czy na przykład inny z komentarzy podpowiedział mi, że najpierw może nie, bo no to na pewno była osoba, która nie ogląda mojego kanału i nigdy w ten sposób nie, i wam nie polecam i nie maluję w ten sposób obrazów, że najpierw maluję jakieś tam tła. Po prostu powstawanie obrazu musi żyć w całości i to nigdy nie wygląda dobrze, takie malowanie. To trąci taką troszeczkę tandetą. Przepraszam za te słowa, bo może w ten sposób... No ale ja po prostu tak nie maluję, dlatego ja tu się dzielę swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, którym zdobytym przez lata malowania obrazów, a nie tym, że... Jeszcze taki zarzut, że tu są... Ten kanał to ma być takim instruktażem dla osób rozpoczynających właśnie przygodę z malowaniem. To ma być kanał dla osób, które niestety, moi drodzy, okazało się, że dwa kawałki filmu, które też z błędnym zapisem nagrałem przy montażu, okazało właśnie się, że się nie zapisały. Może lepiej, bo jak widzicie, w tle już jest obraz prawie tam na tym końcowym etapie, na którym zakończyłem odcinek, w ogóle pracę nad tym. Dlatego może lepiej, bo jeszcze tam znalazło się parę słów gorzkich do autora mojego komentarza, który mnie tak jednocześnie wzburzył i rozbawił na temat właśnie tego koloru niebieskiego, ale urwałem na tym, że ten kanał mój ma być instruktażem dla osób rozpoczynających malowanie obrazów, dla tych, którzy powracają do tej pasji może po latach, nawet ci, którzy już malowali, malują, nawet mają dyplomy uczelni czy szkół artystycznych, a też porzucili tę pasję i wracają po latach, czy po prostu dla każdego, kto widzi, ma tę chęć do tego, żeby malować. Dlatego tak krótko się odniosę. Tu nie wiem, jaki długi ten fragment, bo tam z tego początku tego kawałka, który zaraz dokleję, nakładałem, zresztą zobaczycie sami, najwyżej, jeżeli czegoś tam nie zauważyłem, nie zauważycie, że no, będzie w to widać. Wiem, że jedno powiedziałem jeszcze, dobra, tylko to powiem, że odnośnie tego niebieskiego koloru, który można uzyskać z czerni bieli, to takiego porównania użyłem, które mi tak, nie wiem, jakoś intuicja podpowiedziała, że tak jakby mięso uzyskać z soi na przykład, no, że można zrobić kotlet sojowy, który cukier, ale nie można niebieskiego zrobić bez użycia niebieskiego, po prostu nie ma takiej opcji. Dobrze, nie będę się już pastwił nad autorem tego komentarza. Zapraszam do oglądania dalszej części filmu i do oglądania w ogóle mojego kanału. To teraz będzie.
kolejna część. W sposób, zwróćcie na to uwagę, sobie będę to budował. I tutaj jeszcze tą ciemniejszą, ale troszeczkę bardziej ją ochłodzę. Tylko nie patrzę na to, co tam. Przepraszam Was najmocniej. Chciałem w ogóle, żeby to, żeby właśnie jak najwięcej, żebyście skorzystali z tego i tutaj to drzewo, że też powinno być troszeczkę tam się różnić. Tutaj to, no dobra, po prostu niektóre z tych teraz osadzę w tym kontekście, że tak powiem. O, tutaj, tu, tu i tutaj. Tu proszę, o, dobra. Biorę teraz się za jasne farby, bo kończę odcinek. I jeszcze troszeczkę tych odmian właśnie żółta, cytrynowo rozbielona. I tych światełek tutaj. No, powinienem to może zawsze lepiej w takim przypadku malować właśnie fakturowo, bo trudno położyć na mokrej farbie, a teraz już nie będę tutaj rozgraniczał, gdzie była mokra, gdzie sucha, do tego nie położyć właśnie grubiej farbę, a tak to. Co do sposobów malowania w ogóle obrazów, jest tyle szkół na ten temat, jest tyle, że tak powiem, podejść i jeden maluje w ten sposób, inny w ten sposób. Jeżeli po prostu Wam nie odpowiada tak, jak ja to robię, to po prostu naprawdę, to nie jest żaden obowiązek, żeby oglądać mnie i tutaj moich wywodów po prostu nie mogłem się zgodzić z pewnymi rzeczami, no, które są absurdalne, bo przecież jak można twierdzić, że niebieski można zrobić bez niebieskiego, no to po prostu tak jakby powiedzieć, nie wiem, mięso można zrobić bez mięsa, po prostu, bo będzie to soja. O, ale mi przyszedł to przykład do głowy. No tak, no, wegetarianie i ten, to może by tam uznali to za mięso, ale to koło mięsa nawet nie leżało, no po prostu nie może być niebieski bez niebieskiego, no po prostu nie. Jeżeli czarną rozbielasz, dodajesz do czerni kostnej firmy Windsor albo Talens albo innej bieli tytanowej i powstaje ci niebieski, to po prostu jest do czerni dodany niebieski pigment, no i tyle, no po prostu nie ma innego wytłumaczenia. Przepraszam, ale z jednej strony to mnie to wścieka, takie podejście, bo po prostu jak można jeszcze się upierać w tak oczywistym, po prostu takim absurdzie, tak? Jak można się przy takim czymś upierać i iść zaparte, tak? Że no nie i jeszcze będzie pan się w pierś uderzy jak... No nie uderzy się. A szoku też nie przeżyje, bo szokiem jest to i tą rewelacją jest właśnie to, że jak rozjaśniasz czerń i wychodzi ci niebieski, to znaczy, że do czerni dodany został pigment niebieski. No po prostu i to jest jedyne wytłumaczenie na to, bo czerń i biel to jest zawsze szary. To jest zawsze odmiana szarości. A na temat tego, ja też jeszcze o jednej rzeczy miałem wspomnieć, bo to też mi zarzucono, że ja powinienem Wam początkującym osobom, które zaczynają swoją przygodę z malowaniem i tak dalej, nie mieszać w głowie i nie zachęcać do tego, żeby malowali jakąś masą kolorów i tak dalej. Mi chodziło właśnie generalnie o to, żeby się rozmalować, żeby to, że masz w tubie zielony kolor, to znajdź i taką odmianę tego zielonego koloru, to spróbuj go namieszać sam. A jeżeli już naprawdę chcesz rozpoznać tylko w sobie, czy będziesz chciał, to skorzystaj z tych tub, które masz. Dlatego proponowałem ten temat, który właściwie najbardziej powinien go zaproponować, powinien się jakby najbardziej, jak to powiedzieć, uwydatnić, najbardziej odpowiednie być do malowania abstrakcji. Zrealizować, no w takim temacie, no akurat postanowiłem, że namaluję taki, bo
bo tu jest mało konkretny taki, można sobie też troszeczkę pofantazjować, można sobie tam się pobawić tym kolorem, ale już tam czując, że jakiś realizm w tym odnajdziemy, chociaż po części, tak, że coś tam z tego wynika jakiegoś bardziej realistycznego, no. I tylko dlatego, a tak to możemy, wiecie, po prostu bawić się w abstrakcję i na tej zasadzie korzystać z tego, żeby znowu się zapis urwał. I właśnie na tym korzystać, żeby się sprawdzić, czy będzie nam to odpowiadało, czy będziemy malowali, czy nie. Dlatego mówiłem o tym w tym kontekście, żeby to było w ten sposób potraktowane, a nie jakoś dlatego, że po prostu jak największą ilość farb i tak dalej. I jeszcze najdroższych. Nie, nie, nie. O, tutaj będę teraz właśnie robił takie rzeczy, że niektóre nie będę ocieplał, niektóre będę ochładzał, żeby w zależności od tego, w jakim tutaj są kontekście, w sensie bliskości tutaj sąsiadujących plam, bo to też ma bardzo istotne znaczenie, jaka plama jest obok. Dlatego nie polecam malowanie z góry, najpierw tła, tak jak potłumaczyłem, najpierw niebo, później tam ten trzeci plan, na przykład te fioletowo jakiś tam tutaj u mnie, a później ten pas zieleni jakiś rozjaśniony, a później tam ten ciemniejszy na dole i dopiero wtedy będę rysował jeszcze najlepiej czernią czy jakimś ciemnym kolorem te drzewa wyrysowywał. Nie, nie, to na tym to nie polega, no po prostu dlatego o tym mówię. Dobrze, bo już naprawdę, o dobra jest, naprawdę przynudzam. No tu jeszcze pobawię się w tym ostatnim planie z tym tutaj, miałem tego koloru więcej wprowadzić, no i troszeczkę mi się to ten, no trochę wprowadziłem, ale też jeszcze miałem tej zieleni, no dobra, jeszcze odrobinę was ponudzę chwilę i już kończę, już sobie tę zamknąłem drogę, bo żółtą żółcie tutaj sobie taką odmianę zrobiłem, takiej zieleni. Jeszcze może troszkę ją rozbielę. Ona będzie tutaj, trochę mi tutaj teraz ją przez te wygubiłem. Ona będzie tutaj na tym planie takim, gdzie już to światło będzie zanikać, a tu będzie taka zieleń. O, gdzieś tu się pojawi drobnymi plamami. Tu, no wiadomo, to będą jakieś krzaczki, coś tam będzie się działo, tu będę jeszcze ten rysunek tych krzaków prowadzę tu już na samym, jak gdyby, końcowym etapie. Tu jeszcze miałem, o, tu przy okazji od góry, bo tutaj też to nie może być tak, że tej troszeczkę takich odmiennych temperaturowych tych zielonych liści, bo to miało być tylko rozświetlone w tej jak gdyby żółtej masie, a tutaj ona może jest za bardzo taka zielona. No takiej tej oliwki użyję, której tu jeszcze używałem. No bo wiadomo, same liście żółte to nie, no nie chodziło mi o liście żółte, bo to jest jesień, tylko chodziło o takie światło, które na te liście pada i w ten sposób powstaje taki efekt. No, tu jeszcze, tu już będą te ciemniejsze, ale to też tu jeszcze miałem z tej strony, bo tutaj też trochę takich zielonych elementów powprowadzać. Tu gdzieś, jak las to las, teraz będę właśnie te liście dodawał. Tam już tam nie widać ich tak bardzo szczegółowo, takich drobiazgów, ale widać je jakąś plamą, tam większymi plamami. Tu gdzieś właśnie między tym. O i w ten sposób tutaj gdzieś też pozagęszczam to takimi plamami. Tutaj będę dopiero teraz właśnie i tu. Dobra, jeszcze troszeczkę później na koniec zaraz tej bieli i no brakuje mi tego odejścia, brakuje, ale mam nadzieję, że tutaj. Aha, jeszcze jedną rzecz. Dobra, jedną rzecz i tak nudzisz. Dobrze. Będę po prostu musiał zrobić, pomyśleć nad tym. Zresztą napiszcie, ja już o to po was pytałem, kurczę, no to no będę pytał, czy mam to zrobić krótsze, czy jak. Muszę sobie chyba sam na to odpowiedzieć i tyle, no.
tu może to ciemne. Nie, tam się zagęszcza to. Tu mi tego brakuje, że te drzewka tam się... Teraz to już naprawdę nikt mi nie zarzuci, że to jest las. Że to nie jest las. Dobrze i... No tu jeszcze... Zawsze mam, no to... Jak ja tym pędzlem maznę, że zawsze tą biel gdzieś tam sobie zaczepię, to jest tajemnica, kurczę, mundialu. Dobra. Tu gdzieś może jeszcze wejdzie, tu może jakieś będą te... I z tej zieleni jeszcze dodam niebieskiego i zrobię taki chłodny, że jeszcze czerwieni i niebieskiego i tego granatu. Kurde, teraz dobra, wezmę szerszy pędzelek, albo najpierw to, co mam tutaj. I tu będą też te chłodne, tu będzie cień, będą niektóre rzeczy, ale tutaj też będą te chłodne, temperaturowo te zielenie. Po prostu próbujcie sobie to. I tu jeszcze trochę rysunku do tego. Tu na tym pierwszym planie coś tu się pojawi. Może jakieś będą te paprocie tutaj będę. Później w paru pociągnięciach pokażę wam, jak tutaj zrobić. I tu jeszcze... Dzisiaj to troszeczkę farb właśnie wymaluję. Trochę mi tutaj tylko zostanie, ale to już się tym nie przejmuję. I tu na pierwszym planie będzie coś jeszcze się tutaj działo, to spokojnie. Ten rysunek się pojawi. Przy okazji, a tutaj się to wzmocni. Zbuduję ten na powrót te ciemności, jasności. O, tu. Teraz to już jadę tak naprawdę na spontanie. Tu troszeczkę, o, dobrze. I na koniec jeszcze trochę bieli zostało. Parę troszeczkę niebieskiego i aż za dużo rozbielony niebieski, bardzo rozbielony. I tutaj z drugiej strony te po... Tu gdzieś tylko będą tam drobiazgi. Może mogłem już tego nie robić, tylko zostawić do następnego nagrania, ale to już gdzieś tam tylko w niektórych miejscach drobinki. Tu niektóre były nawet za białe. Tu może o, tu. I gdzieś tam tylko będzie sobie tam prześwitywał w paru... W paru miejscach. Aż może za dużo. I tu niektóre te rzeczy. O! Dobra. Po prostu dzisiaj jestem rozwalony cały dzień. Nie. Jeszcze tu trochę takich jaśniejszych, ale. Temperaturze troszeczkę chłodniejszych od tych ciepłych zieleni, żeby mi trochę tutaj to się za dużo tu mi taki się zrobił ten takimi fragmentami za dużo było tych różnych dobra już naprawdę żeby nie przesadzić na dzisiaj na ten moment o. Tak. Dobra. Tak sobie będę dobra mówił, aby się nudzicie. Okej. Moi drodzy, dzisiaj to na tyle. Chciałem was zachęcić do tego, żeby... No troszeczkę właśnie tutaj takich też będę wprowadzał. Chciałem was zachęcić do oglądania mojego kanału. Łapki w górę, jak wam się podoba. Do filmiku... Subskrybujcie, ci, którzy jeszcze nie subskrybują. Mówię, to jest kanał dla tych, którzy chcą skorzystać z mojej wiedzy, z moich doświadczeń i tak dalej. Nie uczę tutaj jakiegoś szybkiego, prostego sposobu na to, tylko takiego rzeczowego. Nie mówię też o jakimś, to jest akademickim. To jest właśnie adresowane głównie do amatorów, do ludzi, którzy sami się uczą, którzy nie mają szkół, chociaż...
zachęcam, może ktoś skorzysta z moich porad. Ktoś odstawił. Znam też takie osoby, które gdzieś tam kiedyś porzuciły to zajęcie, jak chcą na powrót rozpocząć. Także można, jeżeli wam odpowiada to, co mówię tutaj to i pokazuję, to z tego na pewno skorzystać, chociaż w niektórych jakichś tam sytuacjach, które was w jakiś kłopot wprowadzą tam w tej materii. Także bardzo, bardzo wam dziękuję za uwagę. Bardzo zapraszam, świetnie działa grupa kreatywna, to są wspaniali ludzie, jak wam serdecznie zapraszam, tylko proszę was, nie proście mnie na Facebooku bezpośrednio, mówię, to jest grupa wsparcia, to jest taka grupa dla wspierających mnie, chcecie, żebym się rozwijał, chcecie być w grupie, no to najpierw na Patronite poproszę was, to jest naprawdę niewielka kwota, 10 zł to wsparcia, to jest i jesteście w grupie Kreatywni Polska. Tam się takie rzeczy dzieje, jakie ludzie mają obrazy fantastyczne, jak to się po prostu pięknie rozwija, jak się wymieniają spostrzeżeniami, a tutaj dzisiaj to zrobiłam, a tutaj ten zrobił to, a tu, po prostu, a tutaj mam taki problem, albo tam dłoń mi coś tam, albo malowaniu portretu coś mi tam, po prostu wszystko może znaleźć w takim kontakcie z takimi samymi ludźmi jak wy, jak po prostu ci, którzy malujecie, którzy kochacie to, co robicie, podpowiadamy sobie różne rzeczy, po prostu. Jeden ma problem, żeby na przykład już chce sprzedawać obrazy, no to podpowiadamy, jak tam to zrobić, gdzie się udać, jak tutaj każdy się wymienia swoimi tymi spostrzeżeniami. Ktoś ma jakiś problem z jakąś techniką, ktoś maluje akwarelą, ktoś maluje akrylami, ktoś maluje olejem i nie wie, jak sobie poradzić z jakimś, po prostu różnie, ktoś maluje szpachlą, ktoś maluje pędzlem, ale bardzo taki realistyczny sposób, ktoś maluje abstrakcję, po prostu są tak wspaniali ludzie i tak się bawią tym kolorem, tak się bawią tym malowaniem, tą pasją, po prostu, że aż naprawdę rośnie. A ja już o moich planach nie mówię, bo ja już, żeby nie obiecywać, ja będę robił niespodzianki moim grupowiczom, moim rozikowcom, moim kreatywnym, że po prostu będę was zaskakiwał, bo pracuję nad, dobra, albo powiem. Będziemy mieli stronę internetową, będziemy mieli, każdy z autorów będzie miał swoje miejsce i galerię, na której będziemy mogli też i sprzedawać obrazy. Powołamy do działania fundację później, żeby każdy, który będzie chciał to robić, już się tym zająć, że tak powiem, zarobkowo już z tego żyć, to też, żeby mieć później, żeby mieć na to, żeby malować, to trzeba mieć za co żyć, tak? To też. Także plany mamy. Mamy bardzo duże, tutaj będą te i live'y, to takie live'y na żywo, będzie, no po prostu tam naprawdę aż życie, i każdy wchodzi, budzi się rano i już tam, a dzisiaj to będę robić, a tu to, a tu, albo po południu to, albo wieczorem. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem naprawdę, tak marzyłem o tej grupie kreatywnej od lat, kiedy rozpocząłem tam przed paru lat działalność mojego kanału, rozpocząłem nagrywać moje filmiki z wieloma tutaj moimi, jak spojrzycie na moje filmy stare i te, które teraz tak, bo ideą teraz moją jest, żeby to było codziennie, żeby był taki daily vlog, nawet zrobiłem ostatnio próbę, żeby dwa filmy w jednym dniu, co prawda się nie udało, bo ten drugi to poszedł o 23 chyba 30, czy już prawie przed północą, bo myślałem, bo może pora jest za późna na te premiery, na to, że dlatego może mnie wtedy. Ale pomyślałem o tym, że właśnie jak różnych ciekawych ludzi się ogląda w telewizji od 23 nawet, to dlaczego. Nie mówię to o sobie, ciekawy człowiek w cudzysłowie. To dlaczego może. Ale to premiery to można. Mówię, możemy ustalić na inną godzinę. Zresztą sam fakt premier to też nie jest obowiązkowy i tylko miło mi, że ze mną siadacie do takiej premiery i oglądamy razem i tam możemy sobie popisać i wymienić się w tym czasie rzeczywistym jakimiś komentarzami na temat czy porozmawianiami między sobą osób biorących udział w takiej premierze, w takim czacie, no, przy tej premierze, no bo wiadomo, film powstał, nagrany został wcześniej, tylko na premierze jest odtwarzany pierwszy raz i można wtedy porozmawiać. No ale wracając do grupy kreatywnej, to po prostu tą ideą jest takie właśnie wchłonięcie jak największe i od wtedy właśnie, od tych paru lat tą ideę już taką, w tych pierwszych moich filmikach o tej grupie kreatywnej mówiłem i mówiłem,
I teraz właśnie, kiedy ta grupa powstała, już jest na 20 osób, to po prostu okazuje się, że przez te lata, kiedy bym policzył te wasze zgłoszenia, które do mnie pisaliście, ja chcę być, to teraz ta już setka powinna być albo więcej. A tu się okazuje, że jest. Ale ja cieszę się z tego, co mamy, co jest. Także zapraszam was, tych chętnych, którzy... Odważcie się, to nie, naprawdę tam nie jest... Ja powiem o takim działaniu grupy w ten sposób. Jeżeli należysz do grupy, to nie znaczy, że jesteś, dopiero zaczynasz malowanie i od razu będziesz musiał pokazywać obrazy, coś tam. Robisz, pracujemy albo w grupie. Jeżeli już jesteś na tyle odważny, odważna, żeby wystawisz swoje prace, zaprezentujesz innym członkom grupy i każdy tam ci będzie polegał. Tam nie, to nie polega na tym, że my się krytykujemy i tylko po prostu pomagamy sobie w ten sposób, że każdy swoje wrażenia, swoje odczucia, jakby poprowadził ten obraz, jakby co by tam zmienił, przedstawia. I na tej zasadzie, jeżeli jesteś jeszcze za mało odważny i nie decydujesz się na to, to nie jest tak, że jak już wejdziesz, dlatego się obawiasz wejścia do takiej grupy, bo ja jeszcze niewiele potrafię. Nie, tam są osoby różne i dlatego... Właśnie dlatego taki kontakt jest istotny, że jak będziesz w takiej grupie, to po prostu spojrzysz na to, jak inni, co mówią o swoich obrazach, co mówią o innych obrazach, o innych osób o obrazach, dlaczego tak, dlaczego... Na tym się człowiek uczy, na takich wymianie doświadczeń, a indywidualne prowadzenie przez Messengera czy przez maila ze mną, to też dostaniesz po prostu w grupie. Jeżeli nie jesteś na tyle jeszcze przygotowana, żeby się na forum grupy z tym pokazać. Także to nie jest jakąś przeszkodą. To ma być dla wszystkich, którzy chcecie. To jest podstawowy warunek. Chcesz malować. Chcę to robić. Wiem, że chcę to robić. I to powinien być ten właśnie podstawowy warunek. Dobra, rozgadałem się na koniec. Także zapraszam do kreatywnej grupy, do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcie dzwonek powiadomienia, żeby być zawsze na bieżąco z nowościami, które będą teraz codziennie, jeżeli nic się nie stanie, jakieś klątwa. I zapraszam gorąco do kolejnego odcinka. Będę też próbował, już obiecuję ten rysunek, ale też pojawi się niebawem rysunek, żeby też te osoby, które rysują i zobaczyć, jaka jest moc zaklęta w rysunku, zawarta w rysunku, może nie zaklęta. Także będą tu różne tematy, będą różne takie, które was pobudzą, zachęcą i tym, którzy zaczynają i tym, którzy już są na tej ścieżce, którzy już to robią. Pozdrawiam serdecznie, wygadałem się na koniec, aż mi zaschło w gardle. Pozdrawiam, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia jutro. Cześć.